Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się w tej formule spotkać. Mam nadzieję, że spędzimy ze sobą owocne kilkadziesiąt minut. Czego będzie dotyczyć prezentacja, Dominik pokrótce powiedział. Będą tam trzy wątki, które chciałbym dzisiaj poruszyć, ale zanim do tego, no to dosłownie, bo nie chciałbym się w tym temacie rozgadywać, zdań dosłownie trzy o mnie. Ja się nazywam Dominik Łyb i jestem obecnie dyrektorem Biura Sprzedaży SMI, czyli, a może włączę prezentację, bo to jest na prezentacji, będzie przy okazji warstwa wizualna do tego, co mówię. Dyrektorem Biura Sprzedaży w SMI w InPoście, a więc zajmuję się sprzedażą usług do małych, średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego historycznie, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, zajmowałem się prowadzeniem kampanii sprzedażowych do klientów, którzy korzystali z usług firm, w których pracowałem, to były, nie wiem, czy to się odpowiednio przewija, teraz się przewija, które pochodziły z rynku ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego przede wszystkim, to byli jedni z największych graczy, a oprócz tego zdarza mi się w wolnym czasie uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach, wystąpieniach z obszaru zagadnień związanych ze sprzedażą i logistyką, głównie w e-commerce, i współpracowałem z takimi markami jak Shopper Home, BNP Paribas czy Izba Gospodarki Elektronicznej na przykład. Te firmy też pojawią się później, ponieważ nie bez powodu z nimi współpracowałem. No i jakby przechodząc do treści samego spotkania, to co dzisiaj w ramach tego spotkania jako tematy, które będziemy omawiać, się pojawi, to przede wszystkim kwestia tego, jaka ta rola, jaki jest wpływ dyrektora sprzedaży w kwestii rozwoju produktu. To, na co chciałbym zwrócić uwagę już na początku, to to, że ta rola i ten wpływ będzie różny w zależności od skali i wielkości firmy, w której przyjdzie wam bądź przyszło wam pracować na tej pozycji bądź w sytuacji, jeżeli aspirujecie do takiej roli, no to być może przyjdzie wam w takiej pozycji się tym rozwojem produktu zajmować. I mówię o tym nie bez powodu, ponieważ w mniejszych firmach, gdzie te zespoły sprzedażowe, te obszary, które zajmują się sprzedażą, przygotowaniem produktu, jego oferowaniem, są odpowiednio mniejsze i ta rola dyrektora sprzedaży będzie inna niż w dużych organizacjach, gdzie są osoby, które odpowiadają za pewne obszary w sposób wyspecjalizowany, tak i zapewne za rozwój produktu odpowiadają dedykowane osoby, które zajmują się tym w sposób ciągły, jakby jest to ich codzienna praca, aby nad rozwojem produktu, nad rozwojem oferty na co dzień się pochylać. A więc to będzie wyglądało trochę inaczej, na poszczególnych slajdach będę wskazywał, starał się odnosić tą sytuację w zależności od tego, o jakiej skali działalności będziemy mówić. To, co będzie ważne, po pierwsze, w ramach tego spotkania, te trzy tematy, pierwszy z nich to kwestia tego, skąd ta wiedza i skąd pozycja dyrektora sprzedaży w ramach rozwoju produktu się powinna brać w mojej ocenie. Jakby skąd czerpać informacje o tym, jak tworzyć rekomendacje, jak kreować tą swoją wizję, w którym kierunku produkt powinien się rozwijać i pokażę kilka miejsc, kilka sposobów i kilka koncepcji, w które ja wierzę warto inwestować i gdzie warto rzeczywiście swoje oczy kierować, ażeby taką wiedzę, informacje pozyskiwać, żeby rzeczywiście być partnerem w rozmowie, jeżeli chodzi o, czy to zarząd, jeżeli mówimy o rekomendowaniu takich rozwiązań, czy to jeżeli chodzi o działy współpracujące, jeżeli mówimy o wewnętrznej sprzedaży takich rozwiązań. Wewnętrzna sprzedaż, ponieważ rzeczywiście drugi punkt do tego będzie nawiązywał, mianowicie mówimy o sytuacji, w której tą zmianę produktową, tą potrzebę rozwoju produktu trzeba wewnętrznie zarekomendować, trzeba ją, nazywajmy to w ten sposób, bo ja to rzeczywiście tak widzę, sprzedać wewnątrz,
utwierdzić pozostałe obszary, że rzeczywiście jest to właściwy ruch, że jest to często potrzebny ruch, żeby utrzymać tempo albo żeby nadać właściwe tempo, zrównać się z konkurencją albo żeby nie dać się konkurencji dogonić w zależności od sytuacji. A oprócz tego, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby właściwie tą potencjalną zmianę produktową przedstawić, żeby rzeczywiście można ją było w ramach organizacji przeprowadzić, no to ta zmiana będzie też impaktować na zespoły, którymi dyrektor sprzedaży zarządza. No i pomówimy przez chwilę kilka o tym, w jaki sposób te zmiany w ramach tych swoich zespołów procesować, ponieważ jest to zmiana jak każda i niesie ze sobą pewne konsekwencje, na które należy zwrócić uwagę, tak żeby rzeczywiście przyniosło nam to korzyści, a nie tylko i wyłącznie dodatkowy ból głowy związany z przeprowadzaniem takiej zmiany. Na koniec, tak jak Dominik powiedział, jak będą pytania, wierzę w to, że będą, to poświęcimy trochę czasu na to, żeby w miarę możliwości na te pytania odpowiedzieć no i podsumujemy całość na koniec. Więc przechodząc do pierwszego tematu, już bez rozbiegowych slajdów, kwestia tego, co dzieje się na rynku i jak, na co zwracać uwagę. Ja oczywiście wymienię pewne kwestie, które uważam, na które uważam warto zwracać uwagę, ale to nie będą jedyne kwestie. To też nie jest tak, że to jest pewien zamknięty worek i nie ma innych aspektów. Generalnie zwracam uwagę na to, że w kwestii tego przygotowania merytorycznego, które pozwoli ocenić, co jest ważne, co jest potrzebne, na co zwrócić warto uwagę, pewne aspekty mają znaczenie bardzo istotne, no i o nich chwilę pomówimy, ale to nie będzie, tak jak mówię, worek skończony. I przykładowe kwestie, na które należy zwracać uwagę w kontekście tego, żeby potencjalnie być może wyprzedzić konkurencję, potencjalnie być może być krok przed wszystkimi, z kim przyjdzie nam w danej niszy, w danym rynku, w danej branży, się mierzyć o atencję klienta, to na pewno będzie prawodawstwo, ponieważ ono bardzo często wyprzedza to, co się później na rynku dzieje. Jeżeli w jakiś sposób prawodawstwo reguluje to, jak dany rynek może funkcjonować, no to to jest miejsce rzeczywiście, w którym powinniśmy się w pierwszej kolejności w wiedzę zaopatrywać. Bo jeżeli istotnie się to prawodawstwo zmieni, to może się okazać, że część naszego portfela produktów no nie będziemy mogli go oferować naszym klientom. Będzie miało ono wady prawne, no i trzeba będzie je najpierw wyeliminować, a dopiero później wrócić z tą ofertą do klienta końcowego. Kimkolwiek by on nie był, czy to biznes, czy klient indywidualny. Dla klienta indywidualnego, jeżeli chodzi o ofertę, te restrykcje są trochę większe. Jeżeli chodzi o biznes, mamy trochę większą swobodę, ale wciąż są pewne regulacje, są pewne granice, w ramach których musimy się poruszać. Zachodzą w tych granicach cyklicznie pewne zmiany i im lepiej jesteśmy w stanie się do tych zmian przygotować, zanim one nastąpią, a często takie informacje o tym, jaka rekomendacja odnośnie jakiej zmiany w prawodawstwie trafia na czy to komisję sejmową, czy jeszcze w inne miejsca, skąd takie zmiany w prawodawstwie pochodzą, są dostępne odpowiednio wcześniej, zanim to prawo faktycznie wejdzie w życie. A to daje nam czas do tego, żeby się przygotować, żeby tą ofertę produktową dostosować, produkt rozwinąć w tym kierunku, w którym rzeczywiście będzie on niezagrożony przez potencjalne zmiany. Punkt następny to technologia i innowacje. I tutaj zwracam uwagę, to są raczej zmiany długofalowe. To nie jest tak, że zazwyczaj nie jest tak, że te zmiany, one się pojawiają bardzo raptownie i bardzo raptownie mają wpływ na dany rynek, na daną dziedzinę, niszę, do której mają zastosowanie. Tutaj rzeczywiście tego czasu zazwyczaj jest więcej, ale to nie znaczy, że możemy czekać, aż te zmiany uderzą nas gdzieś przypadkiem same z siebie przy okazji przeglądania prasy branżowej, bo wtedy rzeczywiście zazwyczaj już jest za późno. Jak ta wiedza przenika do mainstreamu, no to najczęściej już konkurencja też miała szansę się z tą informacją, z tą wiedzą zapoznać. Także wiedza o tym, jakie przychodzą trendy, jakie przychodzą innowacje, jakie są badania prowadzone w kierunku dynamik, które rzeczywiście wiążą się z branżą, z rynkiem, w którym działamy,
To jest coś, co powinno rzeczywiście naszą atencję przykuwać, ponieważ znowu odpowiednie przygotowanie się do tej zmiany pozwoli nam konkurencję bardzo często wyprzedzić i to po naprawdę długie, długie miesiące. A to jest nieoceniona wartość. I rozwijanie tego produktu, który mamy okazję oferować do klienta, właśnie mając na uwadze to, jakie możliwości technologiczne w przyszłości się pojawią i potencjalnie jak rynek będzie na to reagował, jak klient będzie na to reagował, to jest ogromny kapitał. No i makroekonomia, sytuacja bieżąca, tutaj chyba najprostsze nawiązanie do tego, co rzeczywiście przed nami. Oczywiście nikt nie ma szklanej kuli i nie wiemy, jak będzie wyglądał kolejny kwartał, jeżeli chodzi o szeroki rynek, o możliwości i ograniczenia w makroekonomicznym środowisku. Natomiast możemy przewidzieć pewne scenariusze i nawet w taki bardzo prosty sposób oszacować, jakie będą one miały wpływ na bieżącą sytuację i czy jesteśmy w stanie się do tych ewentualnych scenariuszy przygotować jakkolwiek. No bo jeżeli szacujemy, że chociażby mówiąc o mocnym temacie ostatnio inflacji, szacujemy, że ona się utrzyma, no to jeżeli dzisiaj uzyskujemy dobre efekty naszej pracy, no to kontynuujemy kierunek, powinno być dobrze. Jeżeli szacujemy, że inflacja wzrośnie, no to jeżeli wzrośnie nieznacznie, no to też powinniśmy, robiąc to, co robimy, jeżeli dynamika jest dobra, jeżeli uzyskujemy wzrosty, kontynuując kierunek, powinno być dobrze, ale jak wzrośnie dużo, nie wiem, jak się wzrośnie o 10 albo jak się podwoi, to co wtedy? Czy jesteśmy w stanie wtedy przewidzieć, jaka będzie nasza sytuacja, jaka będzie sytuacja klientów, jak oni zareagują na taką zmianę i jak rzeczywiście produkt wtedy będzie odpowiadał na ich potrzeby? To jest coś, co warto przeanalizować i mieć przygotowany scenariusz na tego rodzaju sytuację, tak samo jak i na sytuację, kiedy ta inflacja znacząco spadnie. I znowu, jak klient zareaguje, jak aktualny produkt będzie na jego ówczesne potrzeby odpowiadał. Na rynku jest dostępna cała masa źródeł już wstępnie opracowanych, obrobionych w postaci raportów branżowych, rynkowych, które przygotowują różnego rodzaju agencje, podmioty, które się tym zajmują albo docelowo, albo po prostu wytwarzają takie raporty przy okazji swojej korowej działalności. I to jest o tyle bardzo przystępne źródło informacji, ponieważ, no, tak jak powiedziałem na początku, te informacje są już w znacznym stopniu przetworzone, bardzo często zawierają gotowe rekomendacje odnośnie tego, jak należy na te dane patrzeć, jakie wnioski można z nich wyciągnąć i ewentualnie jakie kroki podjąć, by przedsięwziąć. Także to są informacje dość przystępne. Problem polega na tym, że te raporty pojawiają się z reguły w jakichś określonych, wcale nie częstych w wielu przypadkach cyklach. Bardzo często są to raporty półroczne, roczne, rzadziej kwartalne, ponieważ ich przygotowanie angażuje sporo zasobów. I stąd też ich mnogość nie jest aż tak duża, jakby rzeczywiście można było oczekiwać. Ciężko na ich podstawie analizować taką bardzo małą dynamikę, taką zmianę miesięczną, tygodniową. No to nie będzie możliwe. Ale już generalne zmiany w dużym cyklu jak najbardziej. I tutaj możemy wymienić takie firmy, z których ja na pewno miałem okazję korzystać i gdzie ta wiedza, te informacje były mi wielokrotnie w kontekście podejmowania decyzji odnośnie tego, właśnie w którą stronę, jeżeli chodzi o decyzje produktowe, się kierować, no to obecnie to jest Dun & Bradstreet, ale wcześniej Biznote. Izba Gospodarki Elektronicznej, Gemius, to są przykładowe zupełnie trzy podmioty, które takie raporty z branży, w której ja działam, w pewnych okresach przygotowuje i publikuje. Nie jest to wyłącznie te firmy, jest ich zdecydowanie więcej. Oczywiście dużo więcej jest takich raportów dostępnych w języku angielskim. Niestety zazwyczaj ich skala też jest, czy materia, którą się zajmują, jest w odniesieniu do większej skali. Raczej mniejsza część tych raportów będzie referować stricte do naszego ogródka, do polskiego rynku. Natomiast wciąż, jeżeli mówimy o europejskiej dynamice, o europejskich trendach, to wiele z nich jesteśmy w stanie wykorzystać i przełożyć na nasze podwórko. Takim bardzo szerokim źródłem danych. Jeszcze następny slajd.
Tutaj coś z tytułem jest inaczej, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ w następnym, jakby w następnym obszarze, w następnym aspekcie proponuję Wam do analizy pod kątem podejmowania decyzji, pozyskiwania wiedzy podług właśnie rozwoju produktów, którymi się zajmujecie w ramach firm, w których pracujecie bądź chcecie się w przyszłości znaleźć i taki produkt właśnie stworzyć bądź nim pokierować. To będą ogólnodostępne raporty rządowe, ale nie tylko, bo to nie wyłącznie agencje rządowe przygotowują takie raporty. Natomiast tych raportów rządowych ogólnodostępnych jest bardzo dużo. Tutaj wymieniam trzy takie naprawdę najbardziej podstawowe, o których o tym, że one istnieją, wiedzę ma zapewne każdy z Was albo znakomita większość i byłby to na przykład CIDG, GUS, KRUS, KRS. No jest tych źródeł danych CEPiK naprawdę całkiem sporo. Natomiast oprócz tego jest bardzo ciekawe źródło, z którego też ja czasami korzystam, natomiast nie jest to źródło łatwe. Natomiast mając pewne zasoby analityczne albo samemu umiejętności, kompetencje agregowania takich danych, to jest rzeczywiście źródło danych nieocenione. A mam na myśli takie rozwiązanie, które jest dostarczane z uwagi na realizację pewnego projektu rządowego. Są to dziedzinowe bazy wiedzy, jest to platforma analityczna, która pod linkiem swaid.stat.gov.pl jest dostępna i ilość danych, która jest tam dostępna, jest ogromna. Dotyczy wielu różnych branż, które można właśnie z poziomu branży, która nas interesuje, ale też i zupełnie innych, jakichś predefiniowanych wcześniej silosów danych dobierać i w sposób zagregowany przeglądać. Przeglądać można również w sposób już taki nawet zwizualizowany w formie wykresów. Natomiast można też dostać się do danych źródłowych bądź do metadanych i przeglądać dane w sposób zdecydowanie bardziej detaliczny, co pozwoli też oczywiście na trochę lepszy przegląd i świadomość tego, skąd te dane i w jaki sposób mogą wpływać na rzeczywistość. Te dane są w rozbiciu na bardzo drobne okresy, więc można fajnie śledzić dynamiki tego, co się w rynku zmienia, dlaczego się może zmieniać, biorąc pod uwagę zestawienie z innymi czynnikami, na przykład makroekonomicznymi. Generalnie świadomość tego odnośnie właśnie jakimi danymi w danym rynku należałoby się posłużyć, jakie one są, jaka jest ich dynamika i jakie niosą ze sobą informacje, to jest rzeczywiście rzecz bardzo istotna w kontekście tego, aby świadome decyzje, aby właściwe decyzje, dobre decyzje odnośnie rozwoju produktu podejmować. Obszar kolejny to jest analiza danych własnych. Bardzo często firmy generują istotne, przynajmniej dzisiaj to już myślę, że mało która firma generuje ograniczone ilości danych. Każda firma, która realizuje jakieś operacje mniej bardziej złożone, generuje istotne ilości danych. Często tych danych nie zbiera i nie przetwarza, co w mojej ocenie jest błędem. Natomiast rzeczywiście biorąc pod uwagę to, na jakich narzędziach pracujemy, że wiele rzeczy się dzieje w oparciu o narzędzia mocno skomplikowane, które po prostu jesteśmy w stanie pozyskać z rynku w jakichś rozwiązaniach SaaS-owych, chmurowych. One wszystkie są w stanie z działań i z operacji, które w ramach tych narzędzi realizujemy, generować naprawdę pokaźne ilości danych. Ważne jest, żeby te dane rzeczywiście zbierać, analizować i wykorzystywać te informacje do podejmowania decyzji. Bo te dane, które rzeczywiście mamy dostępne tak naprawdę od ręki i zupełnie bezpłatnie i w sposób łatwy i są to dane, co bardzo ważne, niedostępne dla innych podmiotów z rynku. To są dane, do których dostęp mamy tylko my, pracownicy danej firmy, danego podmiotu. To też jest pewna przewaga, jeżeli zwłaszcza jesteśmy w danym rynku znaczącym graczem, który ma istotny udział w danym rynku, no to jest wiedza o bardzo dużej części rynku, której nie posiada reszta, nie posiada konkurencja. Więc analiza tych danych, ich agregowanie, ich jakaś ekstrakcja tego, co istotne, wyciąganie na tej podstawie wniosków i podejmowanie decyzji, to jest to, co rzeczywiście może nas przed konkurencją postawić i rzeczywiście pomóc w uzyskaniu fotela lidera bądź utrzymaniu tej pozycji.
Każdy z obszarów sprzedażowych ma jakąś bazę klientów. W zależności od tego, jak ta sprzedaż funkcjonuje, może być to sprzedaż, która jest sprzedażem tu i teraz i nie działa w oparciu o budowanie relacji, choć wierzę, że dzisiaj coraz mniej firm tak działa, coraz mniej obszarów sprzedaży tak działa i coraz mniej produktów w ten sposób można sprzedawać. Jednak ja wierzę w długofalowe, zdrowe relacje z klientami i w ramach takich relacji jesteście w stanie ogrom wiedzy pozyskać od samych klientów. Wystarczy? Wystarczy. No to być może nie jest to najprostsze, ale kiedy ma się rzeczywiście takie relacje, powinno być to do zrobienia. Rzeczywiście rozmawiać z tymi klientami w taki sposób, aby pozyskać od nich wiedzę, co im jest potrzebne, na co oni zwracają uwagę, z czego by chętnie skorzystali, a czego w ofercie brakuje albo czego po prostu na rynku nie ma. To jest też naprawdę względnie łatwa w analizie i łatwo podana wiedza, no bo oni mówią bardzo konkretnie, chcemy tego i tego, albo tego nam brakuje, albo ta usługa to nie działa tak, jak powinna działać trochę inaczej, żebyśmy byli maksymalnie zadowoleni i abyśmy chcieli korzystać z niej więcej, dłużej albo na większą skalę. I to też może nam pomóc w podjęciu właściwej decyzji odnośnie tego, jak kierować te swoje dalsze kroki i decyzje w kontekście rozwoju produktu. W którą stronę go rozwijać, czy tworzyć nowe produkty, czy rozbudowywać obecny, czy zupełnie zmienić narrację, kierunek i front i spróbować zaatakować jakąś niszę, która dotychczas nie była adresowana, a jednak wydaje się ona dostępna, bo produkt jest gdzieś na wyciągnięcie ręki, jesteśmy w stanie go stworzyć, a zapotrzebowanie na niego istnieje. Możemy skorzystać z raportów okresowych spółek giełdowych. Jest tego dużo, wszystkie spółki, które na giełdzie są, mają obowiązek generowania takich raportów okresowych, kwartalnych, rocznych i tak dalej. Tam jest też masa wiedzy odnośnie tego, jak wygląda rynek, jak wygląda dana branża, jak jesteśmy w stanie zebrać dane z raportów okresowych spółek giełdowych kilku największych graczy w rynku, to mamy wiedzę o bardzo dużej części rynku, możemy przyjąć, że właściwości, które wyekstrapolowaliśmy z tych raportów, są właściwościami dla całego rynku. Nie będzie to prawdopodobnie dużym błędem, będzie to bardzo bliskie prawdzie i pozwoli nam na tej podstawie, pozwoli nam w oparciu o te dane znowu wnioskować, analizować i podejmować decyzje w sposób świadomy, w sposób właśnie w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji. Dodatkiem do tego może być analizowanie i śledzenie komunikatów prasowych w różnych miejscach, w których prezesi czy też osoby po prostu z najwyższego managementu tych organizacji się na temat ich oceny sytuacji w danej branży wypowiadają. I to też może być ciekawa wiedza taka trochę z wewnątrz. Oczywiście no, trzeba brać poprawkę na to, że informacje, które oni przekazują, to są informacje, które uznali, że mogą przekazać. To nie jest na pewno cała wiedza, ale warto brać ją pod uwagę. Pewnie w większości znakomitej, być może nie w każdej branży, nie w każdym rynku, który jesteśmy w stanie sobie wymyśleć, ale w znakomitej większości jest paru liderów, opinii, ekspertów, którzy w dużej mierze albo wręcz wyłącznie zajmują się właśnie bieżącą analizą sytuacji rynkowej, zbieraniem, agregowaniem, przetwarzaniem i publikowaniem dostępnych danych. Warto ich śledzić, bo to też jest miejsce, gdzie możemy otrzymać informację w dużym stopniu już przetworzoną, gotową do wykorzystania, gotową do użycia. Oczywiście warto byłoby przez jakiś czas być może analizować stanowisko, zdanie jednego czy drugiego eksperta, żeby ocenić, oszacować, czy rzeczywiście jest to wiedza wiarygodna, użyteczna, czy ona się sprawdza, ale kiedy mamy takich wiarygodnych, wybranych ekspertów, co do których mamy zaufanie, że informacje, które publikują i stanowisko, które przedstawiają, jest zazwyczaj z reguły poprawne i wartościowe, no to rzeczywiście jest to praktycznie gotowiec do wzięcia i wykorzystania we własnych decyzjach. Można ich oczywiście znaleźć dzisiaj w największej mierze na LinkedInie, Twitterze zapewne, ale też i w wielu portalach branżowych, tak jak i
poszczególne rynki mają swoich ekspertów, takich zazwyczaj mają jakiś portal branżowy, który zajmuje się agregowaniem danych, sytuacji, wydarzeń z danego rynku w jakichś krótkich artykułach. No, czasami z ograniczonym dostępem, czasami trzeba wykupić jakiś płatny dostęp, subskrypcję, ale z reguły nie są to horrendalne koszty, to bardzo często jest kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Mamy dostęp do wiedzy, która może być nam w kontekście rozwoju produktowego potrzebna. A co jak takich informacji jest na rynku mało, albo są rzeczywiście bardzo reglamentowane i dostęp do nich jest ograniczony, a raportów z racji specyfiki rynku nie ma w ogóle, no to możemy pomyśleć o tym, żeby taki raport wytworzyć samodzielnie. Zwłaszcza jeżeli mamy sporą ekspozycję na rynek, to to jest rzeczywiście osiągalne, trudniejsze pewnie w przypadku mniejszych graczy, których ekspozycja na danym rynku jest mniejsza, ale wyobrażam sobie, że nie jest to scenariusz niemożliwy. Mam na myśli sytuację, w której w rozmowie z partnerami, którymi współpracujemy, klientami, którzy korzystają z naszych usług, ustalamy taki rodzaj współpracy, gdzie w zamian za udostępniane, zanonimizowane dane, my przygotowujemy raport, który pozwala tym klientom lepiej podejmować swoje własne decyzje, a nam daje dostęp do wiedzy o rynku. To nie jest prawdopodobnie najłatwiejszy scenariusz, ale jest on na pewno do zrealizowania, jest to scenariusz możliwy, dostępny dla wielu podmiotów, no i dający naprawdę bardzo dogłębną, szczegółową, stąd ten mikroskop, wiedzę o sytuacji w danym rynku, no bo rzeczywiście jesteśmy w stanie pozyskać te informacje u źródła. To są bardzo cenne dane, to są bardzo cenne informacje. Oczywiście w raporcie one muszą być anonimizowane, to jest zawsze jakiś tam warunek konieczny, natomiast jest to ciekawy sposób podejścia do tego, jak poradzić sobie z sytuacją, gdzie rynek i jego specyfika po prostu tych możliwości, narzędzi tak dużo nie daje. I to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestię słuchania rynku. Wymieniłem kilka obszarów, kilka aspektów, kilka miejsc, narzędzi, z których warto skorzystać. Jeszcze raz powtórzę, to wszystko po to, żeby budować wiedzę i jakąś taką merytoryczną kompetencję związaną z umiejętnością oceny odnośnie do tego, co teraz należy zrobić w kontekście tego, co się zbliża. Jakie potencjalnie przyszłe wydarzenia mogą mieć istotne znaczenie w kontekście naszego produktu i jak reagować, jak ten produkt rozwijać, w którym kierunku, być może rozbudowy, być może zwiększenia tej oferty poprzez duplikację jakąś i zaproponowania czegoś klientom mniej zamożnym albo wręcz odwrotnie, tym bardziej zamożnym, w zależności od tego, jakie zmiany idą bądź jakie zmiany obserwujemy już dzisiaj. Natomiast jak już wiemy, że idą pewne zmiany i mamy tego świadomość, jesteśmy przekonani, że taką zmianę produktową wykonać należy, że jest to potrzeba, która jest mocno osadzona w danych, że rzeczywiście rynek powinien się na to przygotowywać, jak tego nie zrobimy teraz, jak tego nie zrobimy za chwilę, to pewnie będzie za późno i no niestety, ale pewnie znajdziemy się za konkurencją, a tego na pewno w organizacji nikt by nie chciał, stracone szanse, niestety, ale często jak to w sporcie potrafią się mścić, tak też i w biznesie, więc taką zmianę należy sprzedać w organizacji. Organizacja to jest, może do tego za chwilę, organizacja to jest zawsze organizm złożony z wielu poszczególnych elementów, każdy ma swoje interesy i tak jak obszar sprzedaży siłą rzeczy będzie koncentrował się na tym, żeby produkt jak najlepiej adresował potrzeby sprzedaży jako takiej i jak największe możliwości sprzedaży danego produktu dawał, tak chociażby kwestia perspektywa prawnego, działu prawnego będzie trochę inna, no bo będzie taka, żeby zabezpieczał wszystkie możliwe potencjalne ryzyka prawne, ewentualne. Perspektywa działu operacji będzie jeszcze inna, ponieważ będzie zdecydowanie koncentrować się na tym, żeby utrzymać odpowiednią jakość, żeby utrzymać odpowiednią realizację, żeby mieścić się w wyznaczonych planach, żeby zabezpieczyć realizację taką, jak ona jest obecnie. Każdy niekontrolowany wzrost, czy też potrzeba jakiegoś rozwoju w kierunku, który wcześniej był niezaplanowany, no to jednak jest coś, co wymaga jakiegoś tam dopasowania się i
w sytuacji, kiedy, no nie wiem, jest jakiś okres w roku, który nie sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań, może być to ten kierunek, ten obszar, który będzie mocno oponował przed wdrożeniem jakiegokolwiek nowego rozwiązania w danym momencie roku. I tak można wymieniać, jakby za każdym razem jest kilka obszarów, co do których trzeba po prostu tą rekomendację stworzyć, no a co najważniejsze, jest zarząd, który podejmie decyzję o tym, że warto produkt zmienić, że warto produkt w danym kierunku rozwinąć, wtedy jeżeli rzeczywiście uznają to za zasadne. Żeby to mogło mieć miejsce, musi się wydarzyć kilka rzeczy. No i w ramach tego punktu chciałbym się odnieść do kwestii tego, że oczywiście budowa, rekomendacja będzie tyle lepsza, o ile sama postać, osoba dyrektora sprzedaży będzie rzeczywiście cechować się silną marką osobistą w danej organizacji. Będzie ekspertem w tej organizacji, będzie rzeczywiście wspierać organizację swoją wiedzą, merytoryką, właśnie pozyskaną w dużej mierze z tych źródeł rynkowych, ze swojej ekspozycji na to, co się na rynku dzieje, ze swojej właśnie chęci chłonięcia informacji odnośnie tego, co się zmienia i chętnego dzielenia się tymi informacjami w ramach organizacji. Bardzo często sam się na tym łapałem, że coś, co dla mnie było kwestią zupełnie oczywistą i z racji tego, że właśnie staram się śledzić to, co się na rynku zmienia, wydawało mi się to dość powszechne, jeżeli chodzi o wiedzę, którą miałem w tamtym czasie na myśli, no okazywało się niejednokrotnie w rozmowach z współpracownikami z innych obszarów, że oni tej świadomości nie mają, więc należy się wyzbyć takiego podejścia, że to, co mnie się wydaje oczywiste, dla wszystkich oczywisty jest, bo absolutnie bardzo często sytuacja jest dokładnie odwrotna, czyli nam się może wydawać, że no z racji tego, że śledzimy te informacje, śledzimy te raporty, śledzimy te portale branżowe, że to wszyscy przecież wiedzą, pracujemy w jednej firmie, wszyscy pracują w tej branży, więc powinni być zainteresowani tematyką tego rodzaju, no to tak może nie być. I rzeczywiście służenie pomocą w ramach różnych procesów, różnych projektów, tą perspektywą, tą informacją i tą wiedzą i tą merytoryką na taką markę osobistą bardzo mocno wpływa i może pomóc w późniejszym rekomendowaniu ewentualnych obszarów do rozwoju i właśnie kreowania produktu takim, jak chce się go widzieć. Jeżeli chcecie, żeby sprawczość w danej organizacji była rzeczywiście po waszej stronie, żebyście mieli możliwość tworzenia tego w takim naprawdę takim rozumieniu twórczym procesu sprzedaży i w tym przypadku produktu, to będzie na pewno pomocne. To, co w mojej ocenie ma znaczenie w kontekście kreowania tej właśnie pozycji dyrektora sprzedaży w ramach organizacji, co jest potrzebne, żeby być tym sprawczym, tym takim kreatywnym pierwiastkiem, tym wpływającym na to, w jakim kierunku zmierza organizacja, no to kwestia znajomości osób, które w danej branży, w danym rynku mają znaczenie, które też po prostu są w nim obecne, które mieliście okazję bądź moglibyście poznać w ramach wydarzeń, eventów branżowych, właśnie różnego rodzaju paneli dyskusyjnych. Jeżeli taka okazja istnieje, to ja uważam, że zawsze warto z niej skorzystać, ponieważ no, jak to w biznesie, takie kontakty rzeczywiście w pewnych momentach naszej pracy mogą się przydać i pokazanie w organizacji, że jest się osobą w danym zagadnieniu, w danym rynku, w danej branży, postrzega nam jako ekspert, posiadającą kontakty, znajomości, dostęp do informacji, dostęp do ludzi, którzy decydują o pewnych kwestiach w danej branży, też jest takim czynnikiem, który w mojej ocenie rzeczywiście wpływa na percepcję pozwalającą wprowadzać zmiany w tej organizacji, w produkcie, ale w organizacji szerzej, jakby przez produkt na przykład, ale nie tylko. To, co jest na pewno w pracy dyrektora sprzedaży, ale nie tylko sprzedaży, generalnie wyższej kadry menedżerskiej dyrektora z perspektywy zarządu istotne, to jego bycie uważnym, to jego bycie aktywnym, zaangażowanym i zwracającym uwagę na to, co się w organizacji dzieje, na to, co jest kluczowe z perspektywy jego wiedzy, jego doświadczeń, jego umiejętności i kompetencji, tak żeby
kierować organizację w stronę możliwie najlepszych efektów, nie tylko i wyłącznie w kontekście swojego obszaru, tylko i wyłącznie swojego biura, ale w kontekście wszystkich procesów, w których jest on zaangażowany. I tak, będąc po prostu jakimś interesariuszem, jednym z wielu w ramach dowolnego projektu, należy na niego zawsze patrzeć jak na potencjalną szansę i ryzyko. Jeżeli widzimy tam ryzyka, to ich komunikowanie będzie cenne, ponieważ pozwoli organizacji ustrzec się potencjalnie tych ryzyk, dzięki temu, że takie zastrzeżenia odpowiednio wcześniej zgłosiliśmy. Jeżeli są tam szanse, to wskazywanie na te szanse i wspieranie takich projektów również może ogólnym celom organizacji służyć. To zdecydowanie wpływa na markę osobistą takiego dyrektora, dyrektora sprzedaży jak najbardziej także. To, na co ja bardzo mocno zwracam uwagę, to to, że w kontekście ewentualnych zmian produktowych musicie mieć świadomość, że one mają wpływ nie tylko i wyłącznie na ten właśnie obszar, którym zarządzacie, czyli obszar sprzedaży. Taka zmiana zazwyczaj impaktuje przynajmniej kilka, czasami więcej, czasami tylko dwa, ale zawsze na jakiś dodatkowy obszar wpływa. Praktycznie no nie spotykam się z takimi zmianami, które mają oczywiście znaczenie, no bo możemy mówić o jakichś dostosowaniach w ramach produktu, który obecnie oferujemy, no ale to ciężko nazwać zmianą, to jest jakiś taki właśnie taki ciągły proces dostosowywania w ramach dostępnych na bieżąco możliwości. Ale jeżeli mówimy o takiej realnej zmianie, gdzie rzeczywiście chcemy stworzyć coś nowego albo rozwinąć coś na większą skalę, no to to jest zmiana, która angażuje zazwyczaj właśnie operacje, technologie, dział prawny, HR-y i jeszcze pewnie można byłoby wymienić, przepraszam, kilka innych obszarów, które powinny być na bieżąco informowane, które powinny mieć świadomość, że takie zmiany rekomendujemy, jaki to ma wpływ na tamte obszary. Im lepsza świadomość odnośnie tego, jaki wpływ na te inne obszary będzie miała rekomendowana zmiana, tym lepiej będziecie w stanie się przygotować do odpowiedniego właśnie przygotowania, do odpowiedniego zarekomendowania zmiany, którą chcecie przeprowadzić, ponieważ wczesne dostrzeżenie potencjalnych ryzyk i przygotowanie, zabezpieczenie tych ryzyk, przygotowanie tak tego produktu, tak tej rekomendacji, żeby od razu te ryzyka zostały zabezpieczone, to jest na pewno coś, co jest pozytywnie postrzegane w kontekście każdej potencjalnej zmiany, także i produktowej. Jak zmiany argumentować? Ja wierzę w to, że praktycznie w każdym przypadku, jeżeli mówimy o zmianie, to jesteśmy w stanie przynajmniej zamodelować potencjalny wpływ na organizację na mniejszą bądź większą skalę. Oczywiście w zależności od tego, jakim czasem dysponujemy, jak duża zmiana to jest, no to też i odpowiednio należałoby do tego dostosować skalę takiego modelowania. Więc mówimy tutaj o business case, w którym staramy się przewidzieć, zamodelować, jak ta zmiana zaimpaktuje nie tylko na nasze procesy, ale też na procesy w innych obszarach. Czy to przyniesie korzyści, jeżeli tak, to jakie? Czy to przyniesie oszczędności, jeżeli tak, to jakie? I czy rzeczywiście koszty, jakie należy ponieść, aby taką zmianę przeprowadzić, są uzasadnione? To wydaje się bardzo proste, w sensie takim, że prosto to powiedzieć, zrobić trudniej, no bo oczywiście mówimy o rzeczach, które dzisiaj nie funkcjonują. Czasami możemy się posłużyć jakimiś analogiami, czasami możemy się posłużyć danymi historycznymi, ale nie zawsze mamy ten komfort. Natomiast nawet w sytuacji, kiedy tego komfortu nie mamy, uważam, że warto takie próby podejmować, bo nawet wskazanie mniej więcej z od razu odpowiednio wcześniej skomunikowanym ewentualnym rzędem wielkości, o jakim tutaj mówimy, nawet to już może być cenna informacja, jeżeli wiemy, że koszty przekraczają ten rząd wielkości dwukrotnie. I czy to znaczy, że rzeczywiście warto taką zmianę przeprowadzić? No być może nie. I na tym etapie podjęcie takiej decyzji jest jeszcze jak najbardziej uprawnione i nie niesie ze sobą konsekwencji, ale jeżeli nie wykonamy tej pracy odpowiednio wcześnie, no to dowiemy się o tym, że zmiana i korzyści, jakie przyniosła, są dwukrotnie mniejsze od kosztów, które musieliśmy ponieść, żeby ją móc przeprowadzić, dopiero po wprowadzeniu i oferowaniu tego nowego produktu klientom przez jakiś czas. Yy,
Więc tyle, jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży tej zmiany, rekomendowaniu i próbie obrony tej zmiany wewnątrz organizacji, na co należałoby zwrócić uwagę. Tak samo jak w poprzednim punkcie, tak i w tym, z racji tego, że mamy do dyspozycji ograniczony czas, no to też nie jestem w stanie ja tego uszczegółowić bardziej niż te aspekty ewentualnie pozwalają albo nawet wymagają, aby je doszczegółowić, omówić bardziej. To oczywiście będzie możliwe w ramach samego kursu, natomiast dzisiaj po prostu zaznaczam pewne kluczowe aspekty, pewne trendy, pewne kierunki, w których należałoby patrzeć. Także przejdźmy do następnego. Ostatni dzisiaj aspekt, który chciałbym poruszyć, to jest kwestia perspektywy teamu sprzedażowego i zmiany, jak ona przez taki team jest zazwyczaj postrzegana. No wydaje mi się, że to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, jak każda zmiana, tak i zmiana produktowa bardzo często będzie się spotykać ze standardowym, takim jakby wracając do podstaw, standardowym procesem przechodzenia przez każdą zmianę, może zazwyczaj pewnie te większe, no bo drobniejsze zmiany jakoś tam tak łatwiej nam przychodzą, jeżeli nie impaktują w znaczący sposób na nasze życie i pracę. Natomiast jeżeli mówimy o większych zmianach, to one bardzo często właśnie spotykają się z takim standardowym procesem przechodzenia przez zmianę, gdzie mierzymy się z zaprzeczeniem, oporem, dopiero później akceptacją, a na końcu adaptacją. I ten zwłaszcza drugi etap potrafi naprawdę bardzo mocno w procesie takiej zmiany i wprowadzenia nowego produktu, nowego rozwiązania napsuć krwi i samym pracownikom, i menadżerom, i dyrektorowi. Generalnie nikomu taka sytuacja nie służy i jakiekolwiek działania, które są w stanie nam pomóc przebrnąć przez ten etap sprawniej, bo wierzę w to, że wyeliminować się go w 100% nie da, a na pewno nie u wszystkich. Na pewno będą zawsze jednostki, na pewno będzie zawsze jakaś część pracowników i sprzedawców, którzy ten opór będą mieli, ale jego minimalizowanie, czy to eliminowanie u niektórych przynajmniej, to zawsze jest effort, który warto podjąć, to zawsze jest wysiłek, który może zaowocować tym, że efekty uzyskamy szybciej i że będą to lepsze efekty, niż gdybyśmy zrobili to w sposób zupełnie niezaplanowany i odpowiednio nieprzygotowany. Po pierwsze, to właściwa komunikacja. Jakby to nie dotyczy wyłącznie zmiany. Komunikacja jest szalenie istotna w wielu aspektach. Ja wierzę, że rzeczywiście to jest jeden z, myślę, trzech, może pięciu najbardziej istotnych aspektów pracy menadżera, dyrektora sprzedaży. To jak ta komunikacja jest prowadzona, czy w ogóle jest prowadzona, bo bardzo często jest to odwrotność komunikacji, wręcz zaciemnianie sytuacji. To w tym przypadku ta komunikacja może posłużyć właśnie zwalczeniu tego oporu albo jego eliminowaniu. Kiedy siły sprzedaży wiedzą odpowiednio wcześniej, kiedy mają pełną informację, kiedy nie pozostawiamy przestrzeni na niedomówienia, kiedy nie pozostawiamy przestrzeni na domysły, plotki i wszystko, co za tym idzie, a niesie ze sobą bardzo negatywny, bardzo często przekaz, i no niestety, ale sieje po prostu jakiś tam niepokój w obszarach, w zespołach, którymi zarządzamy, no to jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić to naprawdę dużo lepiej, dużo sprawniej. Ta komunikacja może nam pomóc i zawsze powinniśmy brać to pod uwagę, przygotowując zmianę, żeby narrację odpowiednią przygotować odpowiednio wcześniej, żeby wszystkim na tyle oczywiście, ile chcemy, bo to też jest istotne. Nie wszystkie informacje możemy chcieć przekazywać, ale wszystkie te informacje, które uważamy, że są istotne i mogą zostać przekazane jako uzasadnienie, jako wyjaśnienie, jako rozwinięcie koncepcji, myśli, powody i tak dalej do sił sprzedaży, to powinniśmy to zrobić, bo to są osoby, które nie tylko i wyłącznie bezmyślnie wykonują swoją pracę zgodnie z poleceniem, ale też bardzo często chcą i zasługują na to, żeby być informowanym odpowiednio wcześniej, żeby móc się przygotować. Ich praca też podlega pewnym cyklom. Chcą mieć możliwość odpowiedniego dostosowania swojej pracy w kontekście tego, co przynoszą kolejne tygodnie, miesiące. Jeżeli nie dajemy im tej szansy, to tym większa szansa na to, że będzie pojawiać się w ich pracy frustracja. Zdecydowanie tego chcemy uniknąć.
Przejście przez zmianę produktową również jest tym prostsze, tym łatwiejsze, im większe angażowanie, im większa obecność poszczególnych pracowników na każdym z etapów przeprowadzania tej zmiany. I mam tutaj na myśli od poszczególnych sprzedawców poprzez menadżerów i osoby wspierające, ponieważ jakkolwiek dobra nasza perspektywa, nasza przenikliwa nasza propozycja i uwzględniająca wszystkie możliwe aspekty, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne by nie była, to tak ja wierzę w to, że zawsze jest szansa, że czegoś nie dostrzeżemy. Proste powiedzenie, ale uważam, że jak najbardziej słuszne, co dwie głowy to nie jedna, gdzie dwoje para oczu, tam większa szansa, że dostrzeżemy coś, czego wy sami, nawet świetni specjaliści, mogliście po prostu nie zauważyć, przeoczyć. To jest tylko i wyłącznie sytuacja z korzyścią dla samej struktury sprzedaży, ale też i całej organizacji, ponieważ pozwala bardzo często ustrzec się pewnych ryzyk albo wykorzystać szanse, które nie zostały dotychczas dostrzeżone. Być może produkt i propozycja i rekomendacja zmiany będzie trochę lepsza, a może dużo lepsza, dzięki temu, że przeprowadzicie konsultacje odpowiednio wcześnie na wszystkich szczeblach i uwzględnicie stanowiska tych wszystkich pracowników i tych wszystkich obszarów. Bardzo ważne jest tutaj bycie szczerym mimo wszystko w tej komunikacji, ponieważ spotykałem się niejednokrotnie z takim oczekiwaniem, że kiedy przychodzimy do pracowników z pytaniem o ich percepcję, o ich stanowisko, o ich pomysł i zachęcamy do uczestnictwa w procesie tworzenia, to pojawia się oczekiwanie, że wszelkie ich pomysły zostaną wykorzystane. To też musimy od razu zaznaczać, że bardzo liczymy na pomysły, natomiast muszą mieć świadomość tego, że nie każdy pomysł znajdzie swoje przełożenie na rzeczywistość. Nie każdy będzie wykorzystany, niestety, ale nie każdy będzie dobry. Nie każdy będzie dość dobry, żeby być użytym. Także tutaj jasne i szczere stanowisko na początku też może nam pomóc uniknąć tego typu nieporozumień i frustracji gdzieś tam na pewnym etapie wdrożenia. Natomiast sytuacja, w której zaangażowaliśmy w przygotowanie, w pracę koncepcyjną, we wdrożenie na różnych etapach pracowników, powoduje, że tym trudniej jest im w późniejszym czasie ten opór i to wyparcie tym rzadziej się pojawia, ponieważ traktują to rozwiązanie jako po części swoje. Partycypowali, nie zgłaszali zastrzeżeń albo zgłaszali, ale zostały one wcześniej odpowiednio wyjaśnione, albo wręcz zaproponowali rozwiązanie, które zostało uwzględnione w całym produkcie, w nowej koncepcji, w tym, co w tym kierunku, w którym produkt się rozwija, więc tym łatwiej jest im się z tym nowym rozwiązaniem identyfikować i jesteśmy w stanie tak naprawdę przeskoczyć te dwa pierwsze etapy przeprowadzania zmiany dzięki temu właśnie. Ja szczególnie polecam tworzyć w ramach każdej zmiany taką jednostkę jak ambasador takiej zmiany. Uważam, że angażowanie pracowników na różnych poziomach, na różnych szczeblach i obudowanie ich w kompetencji swego rodzaju specjalisty, eksperta w ramach danej nowej funkcji, koncepcji, rozwiązania w ramach tego produktu powoduje raz rozwój ich kompetencji i nabycie nowych umiejętności, co zawsze jest czymś, nad czym warto się pochylić i nad czym warto pracować. Dwa, dzięki czemu tym bardziej, o ile wcześniej powiedziałem, że osoby zaangażowane czują się częścią całej zmiany i tym łatwiej przez tę zmianę jest im przejść, to tutaj mamy sytuację, w której te osoby biorą te zmiany trochę na własne plecy i pomagają nam ją przeprowadzić bardziej aktywnie. Pomagają nam ją przeprowadzić tak, jakby rzeczywiście to oni byli tym zmieniającym, rekomendującym i zmianę przeprowadzającym. Także mamy podwójną korzyść, bo rozwijamy tych ludzi, dajemy im szansę na to, żeby nabyć nowe kompetencje. W przyszłości być może będziemy mogli wykorzystać ich dzięki temu, że pokażą się z naprawdę dobrej strony w trudniejszych sytuacjach. No a co więcej, dzięki temu potencjalna zmiana produktowa, która czasami potrafi być naprawdę dużym wyzwaniem z uwagi na zmianę w procesie sprzedażowym, który impaktuje przecież na szalenie istotną rzecz, jaką jest poziom wynagrodzeń tych pracowników, może być przeprowadzony istotnie prościej.